Wierzymy, że wszyscy prorocy zesłani przez Boga, tacy jak Jezus Chrystus czy inni, są równi. I każdy z nich ma swój własny, doskonały sposób nauczania. Tak więc szanujemy wszystkich proroków, tak jak szanujemy wszystkie religie. Jest tylko jeden Bóg, Bóg naszych narodzin, naszego życia i naszej śmierci. Zgodnie więc z filozofią sikhijską wierzymy w jednego Boga, w jedną najpotężniejszą siłę. Wierzymy, że Boga i człowieka łączy taka sama więź, jaka łączy ojca i syna. Dlatego też wszyscy jesteśmy braćmi. To jest jedna z głównych zasad sikhizmu. Powinniśmy wszyscy żyć w braterstwie. Wszyscy jesteśmy braćmi, ponieważ jesteśmy stworzeniami jednego Boga, jednego Ojca. Sikhizm jest wiarą praktyczną. To nie jest wiara mnichów. Wierzymy, że Bóg wymyślił dla nas grę. Zesłał nas, ludzi, na ziemię i żąda od nas, abyśmy czynili dobro. Uczy nas, jak żyć w praktyce. Ludzie są uśpieni na poziomie duchowości. Nie są natomiast uśpieni na poziomie cielesnym. Nie wiedzą, jak funkcjonować w sferze duchowej. Prorocy są po to, żeby uczyć nas, jak obudzić nasz umysł, pomóc nam wygrać tę grę. Gdy tylko to się stanie, nasze dusze połączą się z Bogiem. Guru Nanak, nasz pierwszy prorok, był założycielem sikhizmu. Filozofia uczciwego i dobrego życia, którą Guru Nanak podarował ludzkości, nosi nazwę sikhizm. Rok 1469 to rok narodzin Guru Nanaka, który przyszedł na świat w Talwandi, w dzisiejszym Pakistanie, nie w Indiach. W tamtym czasie zwalczały się dwie religie, hinduizm i islam. W swoim pierwszym nauczaniu Guru Nanak rzekł, że nikt nie jest Hindusem i nikt nie jest muzułmaninem. Każdy z nas jest dzieckiem Bożym. Guru Nanak uczył muzułmanów, jak być dobrym muzułmaninem. Guru Nanak uczył Hindusów, jak być dobrym Hindusem. Guru Nanak uczył każdego człowieka, jak stać się dobrym wyznawcą swojej religii. Musicie poznać samych siebie. Żyjecie w świecie etykietek. Przestańcie tak żyć. Życie, w którym rządzą etykiety, to nie życie. Poznajcie samych siebie. Oto pierwsze przykazanie Guru Nanaka. Guru to spirytualna światłość. Pojęcie guru nie jest związane z ciałem, z konkretną postacią. Istnieje bowiem tylko jedna światłość, która pojawiła się w Guru Nanaku i jego następcach. Guru Nanak miał 9 następców. Oto ich imiona. Pierwszy Guru Nanak, drugi Guru Angad, trzeci Guru Amar Das, czwarty Guru Ram Das, piąty Arjan, szósty Guru Hargobind, siódmy Guru Har Rai, ósmy Guru Hai Krishan, dziewiąty Guru Tek Bahadur i dziesiąty Guru Gobind Singh. A następcą Guru Gobind Singha jest Guru Granth Sahib, który przewodzi nam do dziś. Vaisakhi to święto upamiętniające narodziny Kalsy. O samej Kalsie opowiem za chwilę. Ważne jest jednak to, że sikhizm nabrał wówczas nowego kształtu. Powstał nowy sposób myślenia. Obchody tego święta zwykle nie różnią się od praktyk codziennych. Różnica tkwi w czytaniach, w tematach poszczególnych czytań. Najpierw jednak przed świątynią stawiamy maszt z flagą, zwaną Nishan Sahib.
Nishan znaczy znak, symbol. Słowo sahib to oznaka szacunku. Flagę tę widać z daleka. One can see it from too far, for this mark. One can see it from far. Ktoś, kto zobaczy Nishan, wie, że w pobliżu znajduje się gurdwara, świątynia. Jeżeli ktoś podąży za tym znakiem i przyjdzie tu, a może to być muzułmanin, chrześcijanin, Żyd, nie ma to znaczenia. Jeżeli dotrze do gurdwary i będzie potrzebował jakiejkolwiek pomocy, jedzenia, otrzyma je. To właśnie symbolizuje gurdwara. So that's the time of lecture. Kolejną częścią obchodów są czytania. Konieczne jest wytłumaczenie ludziom tego, co stało się tego dnia. Czym są narodziny Khalsy, co się wówczas stało. Jakie są podstawowe zasady sikhizmu, jakie są podstawowe zasady Khalsy. Wszystko to należy objaśnić sandze, czyli zgromadzonym ludziom. W ten dzień słuchamy czytań oraz kazań kapłanów. My, kapłani, jesteśmy tylko tłumaczami Guru Granth Sahib, nic ponad to. Uczyliśmy się objaśniania pieśni Guru Granth Sahib. My jesteśmy tłumaczami, inni są słuchaczami. Medytacja to już zupełnie co innego. Jest rzeczą osobistą, ale odbywa się w sandze. Na koniec ceremonii wszyscy wstają i ze złożonymi rękami odmawiają modlitwę. Ten moment nosi nazwę Arras, co oznacza dosłownie modlitwę, ostatnią modlitwę. To jest najważniejsza część obchodów. Każdy staje przed guru, składa dłonie i modli się. Modlimy się o szczęście dla każdego człowieka. Ludzie przynoszą do świątyni owoce i inne pożywienie. Święcimy je i rozdajemy wszystkim zebranym w gurdwarze. Potem następuje obrzęd wspólnego posiłku. Kiedy tak wiele osób siedzi w jednym i tym samym pomieszczeniu, w jednym i tym samym rzędzie, zanikają wszelkie różnice kast czy wyznań. Nic nie różni ludzi siedzących na podłodze w jednym rzędzie. Wszyscy są równi. Nie ma między nimi żadnej różnicy pod względem wyznania, narodowości czy czegokolwiek innego. To mamy na myśli, mówiąc, że sikhizm skupia się na życiu od jego strony praktycznej.
Nasz dziesiąty prorok nazywa się Guru Gobind Singh. Urodził się jednak jako Gobind Rai. Wydarzenie, o którym opowiem, miało miejsce 13 marca 1699 roku. Było takie miasto w Pendżabie jak Anandpur Sahib. Guru zaprosił tam wszystkich wyznawców. Zebrało się bardzo wielu ludzi. Jeśli wierzyć historycznym podaniom, było tam 18 tysięcy osób. Ludzie nie wiedzieli, po co zostali wezwani. Guru pojawił się na scenie i zażądał głowy któregokolwiek z wyznawców. Czy ktokolwiek z was poświęci się dla mnie? Nikt nie wstał. Guru zapytał raz jeszcze. Na trzecie wezwanie guru, człowiek imieniem Dayaram, pochodzący z miasta Lahore w Pakistanie, powstał, stanął przed guru i powiedział: ja jestem gotów. Jestem gotów. Czyń ze mną, co uważasz za stosowne. Guru zaprowadził tego człowieka za scenę, do swojego namiotu. A kiedy powrócił na scenę, był sam. Trzymał w dłoni miecz ociekający krwią. Takich wyznawców było pięciu. Pięciu mężczyzn powstało i stawiło się na wezwanie guru. To, czy tych pięciu zginęło, czy nie, nie ma znaczenia. Ważne jest to, że guru całkowicie wymazał strach przed śmiercią z umysłów wyznawców. To jest tylko symbol. Tym pięciu mężczyznom w rzeczywistości nie stała się żadna krzywda. Prawdziwym znaczeniem tego wydarzenia jest to, że pięciu umiłowanych było gotowych poświęcić życie dla wiary. Coś, co dla każdego człowieka jest najcenniejsze. Oznacza to, że pokłonili się oni ciałem i duchem przed guru. Nie przywiązywali najmniejszej wagi do swojej cielesności. Za pomocą swojego bosiecznego miecza guru przygotował na scenie amrit. Taki napój, który chrześcijanie nazywają nektarem. Podał go pięciu umiłowanym. Nadał im również przydomek Singh, czyli lew. Każdy mężczyzna, który podda się ceremonii amritu, uzyskuje nazwisko Singh. Kobieta natomiast przyjmuje nazwisko Kaur, czyli księżniczka. Kaur means a princess. Polska społeczność sikhijska jest nieliczna, ale w innych krajach Sikhów jest bardzo wielu. Tak więc podczas Baisakhi organizuje się ceremonię amritu. Pięciu Sikhów reprezentuje pięciu umiłowanych. Przygotowują oni amrit i podają wszystkim chętnym. W ten sposób można stać się członkiem Khalsy. Khalsa oznacza dosłownie bractwo czystych. Nie każdy Sikh należy do Khalsy. Członkami Khalsy nazywamy te osoby, które uczestniczyły w ceremonii amritu. Księga Guru Granth Sahib jest zbiorem pieśni, hymnów. Nie są to tylko hymny skomponowane przez guru. Znajdują się tu pieśni pochodzące z innych wyznań, islamskie, hinduskie. Również te stworzone przez tych, których nazywa się niedotykalnymi. So Guru Granth Sahib Ji is a big composition.
Ten wielki zbiór, jakim jest Guru Granth Sahib, został zapoczątkowany przez piątego proroka Guru Arjana w roku 1704. Guru zebrał bardzo wiele pieśni i hymnów z całego kraju. Zebrał również pieśni swoich czterech poprzedników i stworzył w ten sposób potężną, świętą księgę. Guruji collect hymns and collect Gurbani from past successors, past four gurus, and compose a big holy scripture. Nasz dziesiąty prorok uznał dzieło za ukończone i ogłosił księgę ostatnim guru. Odtąd życie religijne Sikhów toczy się pod przewodnictwem księgi Guru Granth Sahib. Under the command of Sri Guru Granth Sahib. To święte pismo nie jest zwykłą książką. To jest żywa istota. Każdego ranka zbieramy się w świątyni i przenosimy guru z miejsca spoczynku do sali modlitw. Ceremonia budzenia nosi nazwę Parkash, co oznacza światło. Ostatni codzienny rytuał nazywa się Sukhasan, czyli wygodna pozycja, zwykle taka, jaką przybieramy do snu. Wszystko to, co widzimy dookoła, to atrybuty królewskie. Jest tu coś w rodzaju tronu, są kwiaty, jest baldachim, wachlarz ze sztucznych włosów. To wszystko są atrybuty królewskie.